Cześć, witam was wszystkich bardzo mi serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy The Black Mirror. I tak, ostatnio skończyliśmy przed wejściem do tej kotłowni. I teraz chyba... Pogadamy sobie tutaj z takim gościem. Musimy się dostać do Ashbery. Może w tej sesji nagrywania zakończę ten rozdział. Tak. Mam tutaj przed sobą taką Magilla. I'd just like to ask you about something. Yeah? What do you want from me? My Uncle Robert runs this institution. Can you let me in? I couldn't care less about who's running this booby hatch. I don't belong to the doctor bunch, and I don't have to obey old Gordon. Give me a break and mind your own business. All right, but I just need to find something out. Then I'll be gone. Oh well, okay, what tak. I będzie przed nami duża rozmowa. Może od cmentarzu? Bo po kolei. It seems to be quite hot inside. Are you heating at full power? There's no other way when the weather's like this. I'll sit here the whole day and night in this awful heat. Well, you can turn it down a little, can't you? Impossible. They've just installed this new regulator. It takes care of maintaining the rock temperature for itself. If it could also do the shoveling for me, I'd have one less thing to worry about. So why don't you just leave the door open? Well, that's another problem. I don't want the nurse checking up on me. She comes by to have a peek inside here from time to time to see whether I'm asleep or something. When the door is closed, I can cool myself down with beer whenever I want. I see. Oh, tak. Have you seen Dr. Gordon recently? No, I haven't. I'm closed. Nobody ever comes around here anyway, except the head nurse. I last saw him about a month or so ago. Wow. Yeah, last month. It was Thursday, I think. No, not after that. Niezłą pamięć mam. Nawet pamiętam, jaki to był dzień. Nie wiem, co teraz odpowiedzieć, bo nie czytałem za bardzo. Będziemy wredni. Nie wiem. What do you know about the runaway patient? V. Kolejna literówka. Having a clue why they made so much fuss over one silly loony. Pozytyw, negatywnie. That loony is a member of my family. He may be disturbed, but he's no fool. Oh, I'm sorry. How could I know that you were related? Why I asked? You know this place well, right? Sure. I've worked here for some years now. If you wanted to get outside, how would you do it? Listen, these are some odd questions, you know. Aren't you an inspector or something like that? Nie wiem, czy być dla niego uprzejmym. Tak nas nie wpuści. Yes, of course. I'm carrying out a midnight checkup of sanatorium security from the Boilerman's viewpoint. Come on, I'm no inspector. So what is the simplest way out? Well, I have no idea why you're interested in this, but I don't think there's a simple way out. Maybe from the hall, into the sewers under the building. Other than that, I don't know. If you managed to get that far, the rest wouldn't be a problem. The sewer has several openings that nobody's watching. Why are you asking anyway? That's novel. That's none of your business. Right. I have to see the cell from the inside.
If it's impossible to get out, as everyone says, how could James have escaped without someone having helped him? Who could have helped him? That nurse, maybe. Or Robert himself. Robert's disappearance is surely connected with James somehow. No, nie sądzę, że Robert mu pomógł. I see you have a decent supply of beer. What if the head nurse saw those bottles? No big deal. You can see them outside. As long as she doesn't catch me with one in my hands, she has nothing to complain about. What do you know about the graveyard at the back of the sanatorium? Well, it's a graveyard. Do they bury patients there? Nah, not anymore. But I wouldn't go there if I were you. Especially not now. I'm no coward. But one never knows what can happen. Pozytywnie. What do you think I should be afraid of? No graveyard is suitable for a midnight walk. O, no, ma rację gość. Not this one. You have any idea who all find there? Lunatics, maniacs, madmen, you name their twist, they're there. But why am I telling you this anyway? Go where you like. I won't be keeping you any longer. Good. Okay. Będziemy musieli się tam jakoś dostać, się nam nas nie wpuści. Także pójdziemy może teraz do pielęgniarki, siostry. Bo będziemy musieli zdobyć pewne lekarstwa. Żeby coś zrobić z tym gościem. Nafaszerujemy go lekarstwami. Okej. Okay. No jeszcze jedno. Temat cmentarza możemy poruszyć. Can you tell me anything about the sanatorium graveyard? I've worked here for almost 12 years now, and I know next to nothing about it. Has it always belonged to the sanatorium? As far as I know, it has. We no longer use it for burying, but it would have served its purpose in the past. Many patients would spend their whole life here, and when their time came, they would be buried at the back of the sanatorium. But that was a long time before I started here. I do not know much else about that place. To w sumie nie funkcjonuje ten cmentarz. I need a little time here without being touched. Could you possibly do me a favor? I'd like to make a call to the manor to check if anything has changed regarding Robert. If you could show me where the phone is. I'm sorry, I can't let you inside. But I could call myself. Right. Here's the number then. I do not need it. It is in the internal phone book. Wait here. Dobra. Teraz pójdzie tam zadzwonić. A my wejdziemy. All right. I need to do this quickly before she returns. Tak, tak. Za te obrotowe drzwi. Nie wiem, czy to jest czasówka. No chyba nie. Label doesn't ring a bell. Weźmiemy wazę. Musimy się dostać do tej szafy, do kredensu. No właśnie. Świetne tłumaczenie. Tak. Nie wiem, kto to tłumaczył. Pewnie nie zwrócił uwagi, że pisze w innym języku niż polski. Ale ja na szczęście wiem, jak tym się zająć. Wyjmiemy sobie monetkę. Czemu by nie? I połączymy ją z tym wazonem. Jednym sposobem zdobędziemy kluczyk, a wazon już nie będzie nam potrzebny. Okej. Okay. Otwieramy tą szufladę. Szafkę w sumie. Cantropin. Diminishes headaches. I still have enough of my own pills. Some drops. Not really what I'm looking for. Bethanol. I have no idea what it's good for. Maybe a relaxant. Who knows? To będzie nam potrzebne. A strong sedative will put a person to sleep for a whole day. Tak.
zobaczmy, co sobie zabierzemy. Okej. Siostra teraz przyjdzie. It took a while. No one was answering the phone this late. No problem. Did you learn anything about Robert? Unfortunately, Mr. Gordon has not returned yet. I see. Thank you for your time. You are quite welcome. It was nothing. That's all. Thanks. Okay. Czyli William, czy Robert nie wrócił? I pewnie nie wróci. Dzisiejszej nocy, może nad ranem, kto wie. W każdym razie, musimy dostać się do tej Ashbury. Mimo wszystko. Tak, zajrzymy na to okienko. Tak, musimy wyrwać ten pręt stąd. I do tego przysłuży nam się młotek. Tutaj cegła jest taka wyróżniająca się. Będziemy musieli ją tą cegłę walić tym młotkiem. I najlepiej wtedy, kiedy ten kościół będzie szedł tam i nakładał do pieca. Bo wtedy nie usłyszy. Okej. Okay. Ten pręt stąd usuniemy. Bo inaczej to on chyba by tam siedział i nie wiem, co by nam zrobił, gdyby usłyszał. Jeszcze chyba ten termostat musimy tutaj nawilżyć. Mokra chusteczka. To chyba też wtedy, kiedy on idzie, musimy nawilżyć. Więc sobie jeszcze troszeczkę poczekamy. A przy okazji może ten antybiotyk połączyć z tym. Tak, mamy strzykawkę. To może teraz? Nie? Jak ja to mam wykonać? Mam ten pręt czy coś? No nie. Powinienem bez problemu dać tą chusteczkę na ten termostat. Chyba, że jej nie umoczyłem jeszcze, nie wiem. W tej zimnej wodzie, ale przecież była moczona. Zobaczymy w takim razie. Może musi się... No nie. Tu nic nie mogę zrobić. To dlaczego? To może najpierw musimy wstrzyknąć ten środek usypiający do piwa, nie wiem. Dopiero potem dać tą szmatkę. Okej, okay, spróbujmy. I'll go with full dose, so it kicks in fast. Tak. Now, końska dawka. Okej, okay. Nie wiem. Musimy się chyba oddalić. Nie mam pojęcia, jak to musimy zrobić. O! It should be possible to confuse the sensor of the thermostat with cold water. The temperature inside will rise noticeably for a while. Tak. Ciekawe, czemu wcześniej nie mogłem tego dać. Chociaż może to przez to. O, wychodzi. Dziwne, że nie zwróci na nas uwagi. Jakiejś większej. Tylko zabierze piwo. Tak, i będziemy musieli odczekać. Mhm. Więc nie wiem, przejdziemy się gdzieś. Na przykład do holu i z powrotem. To chyba krótko trwało. Musimy tylko tak się przejść. I poczekać, odczekać jakiś czas, niż ten lek zacznie działać. Okej, okay, i już powinniśmy wejść. Nie mogę? A, już nie wiem. Tam i z powrotem będę chodził. Chyba, że jeszcze siostra mi coś powie, ale...
Nie wiem. Już z nią chyba nic nie możemy pogadać. No właśnie. Wszystko sobie powiedzieliście, co mieliście sobie powiedzieć, więc no, ja nie rozumiem, czemu nie mogę się tam dostać. W ogóle nie wiem, czemu tutaj mam takie skojarzenie teraz z Longjourney, z Dimfallem bardziej w sumie. O, ten gościu sobie śpi. Musimy być bardzo cicho. Mamy szafę jakąś? It's not locked, but I can't open it while he's leaning on it. Don't want to wake him up. Tak. Tutaj mamy węgiel. A large heap of coal. The building consumes a lot of heat. Ale bardzo niż dużo. There's something buried between the coal fragments. Tak. Mamy jakąś lalkę. Czy co to jest? Korpus lalki. Wyjmujemy jeszcze nitkę prawym przyciskiem. Tak. Mamy jakiś boiler. An intense heat is coming out of it. This place is very hot. Jeszcze jakaś para. Nie obejrzę. Okej, wejdziemy do tylnej części kotłowni. O. Mamy tablicę ogłoszeń. Lots of old leaflets, posters and newspaper pages. Tak. Messenger of the gods. Sounds familiar. Ciekawe. Tu mamy kluczyk. I wonder what door it opens. I'll take it. It's certainly going to be useful. Tak, to nam się przyda bardzo. Work schedule of that sooty bully. He's off duty for a while now. No i tam jest biuro od razu. Wykonuje swoją pracę. Porządny człowiek, Samuel. Stół. Old oil lamp and an empty bottle of cheap whiskey. Nothing useful. Tutaj mamy jakąś tablicę rozdzielczą. The main switchboard. I had better not touch it. Mamy drzwi. I can't see any lock. Tutaj mamy panel. I tu musimy wpisać kod tych drzwi. Kod znajduje się na tablicy ogłoszeń. To było 1918. Więc wpiszemy ten kod. Jeszcze musimy włożyć tutaj kluczyk. To było 1918. W ogóle już prawie te cyfry zeszły z tego panelu. Okej. Okay. Tak. No już możemy chyba wejść. Ale będzie problem. Tak, lekarz ma dyżur. That was close. He almost noticed me. I have to lure him out of that hall somehow. There is no other way to reach James's cell. Tak. Musimy właśnie go wykurzyć stamtąd. I w tym celu udamy się do pielęgniarki, żeby podała nam harmonogram tutaj pracy tych ludzi. Kiedy mają służby i w ogóle te pamięta. Dyżury. Sure. Okej. Harmonogram pracy personelu. Something just occurred to me. Can you possibly lend me the main duty schedule of all the employees? Do not think anyone will mind. Although I have no idea how it's going to help you. Who knows? Maybe something will reveal itself. All right, here it is. Thank you. I'll return it when I've read it. That won't be necessary. It is already the end of the week. I must issue a new one anyway. W sumie miło. That's all. Thanks. Dostaniemy się do Ashbury dzięki tej pielęgniarce. A gdyby wiedziała, jakie mamy cele z tym związane, to zapewne by nam go nie dała. Do tylnej części budynku. Okej. Okay. On tutaj sobie nadal smacznie drzymie. Tutaj mamy interkom. Tak.
Teraz użyjemy tego planu zajęć na tym interkomie. Dr. Smith, please come to the lobby. Tak. What could they possibly want from me this late? Damn, I guess I must go. Tak, idź o. Jak sztywnie wstał. Okej, okay, teraz możemy spokojnie poruszać się po tym miejscu. Jeszcze muzyczka. It's empty. Tu jest hol. This leads back to the hall, but I can't go there. Mhm. Tam jest pielęgniarka i ten gościu tam poszedł. All the cells are locked. I've got to find James's cell first. Mhm. Tak. Udamy się do głównego pomieszczenia. Mhm. Who is there? Oj tak. Who is there? I have to say something before he gives me away. Mhm. Jakiś pacjent. Będziemy do niego mili, co nie? I am Samuel. I am Ralph. Ralphie. I can't speak for too long, okay, Ralph? I do know one Samuel. But not quite, though. Why can't we talk, Samuel? Well, we can, but we have to speak quietly, or better yet, whisper. Right. Speak quietly, Samuel. I need to know something. Will you help me? The nurse says I'm good. But now I'm very sad. I will help you when I'm not sad, okay? And why are you sad? Well, because of Bubby. Who is Bubby? Did he do something to you? No! Bubby is very kind. He's my friend. But now he's gone, and I don't know where. Perhaps I made him angry somehow. And what does he look like, this Mr. Bubby? Maybe I can help you find him. He's no animal. He's very clever and talks to me often. And what does he look like? He's not tall like us. He is short, but very handsome. Oh, okay. If I find him for you, will you help me? Yes, yes. I hope he didn't get lost. You'll be searching hard, won't you, Samuel? Don't be afraid. I'll find him. It's probably a toy. Tak. Where could he have lost it? No i Samuel już nam nieco podpowiedział, że to jest zabawka. I tutaj w sumie mamy jego część. No i tak, zapomniałem o jednej rzeczy z kotłowni. Muszę się do niej wrócić. Bo jeszcze na tej tablicy ogłoszeń znajduje się szpilka. W sumie znajdują się szpilki, weźmiemy sobie jedną. Pożyczymy. Nikt nie zauważy, brakuje jednej szpilki. Tak. Jak tam się idzie? Aha. Dobra. Sprawdzimy jeszcze kosz na śmieci. Just garbage. Nieco dokładniej. There's something in it. I mamy głowę tej lalki. The head of a doll. Tak. Teraz będziemy musieli tą lalkę naprawić. As well as a needlewood. Głowę połączymy z tym tułowiem, korpusem. Ralph's Bobby is complete now. Tak. It holds together as good as new. No i mamy lalkę dla tego Ralfa, więc mu ją oddamy. Proszę, Ralph, trzymaj. Mr. Bubby is fine again. Here he is. Oh, that's very good. I'm glad he's here with me again. Mr. Bubby says he is glad too. Thank you, Samuel. You have been very kind to us. I must speak with Mr. Bubby now.
I haven't seen him for so long. Hold on, Ralph. You promised to help me if I can find Mr. Bobby for you. But now I want to be alone with Mr. Bobby for a while. Tak. Spróbujemy go przekonać, żeby dał nam jakieś info. Ralph, Mr. Bobby is sad that you don't want to help me. Ask him. Yes. Mr. Bobby says that he will help you too. Me and Mr. Bobby too. Ralph, do you know someone called James? James is my friend too. He and Mr. Bobby. I need to know which room he lives in. He lives next to me, right next door. But James isn't home now. I know. Have you noticed where they put the key to his door? Is it somewhere nearby? Perhaps in some cabinet? No, it's not. Dr. Smith, who guards us, has got all the keys. Do you know that for sure? Yes. When we go to the corridor, he opens the door for all of us. But I don't think he's going to lend the key to you. He's very hard. Oh, never mind. Drat! Smith is returning. We had better not speak any longer. Maybe later. Maybe later. Okay, Samuel. So, the doctor has the keys. How do I get them? Musimy teraz zdobyć te klucze. Co nie będzie takie łatwe. No, w sumie, zależy z której strony na to się spojrzy. Na pewno będziemy musieli te klucze zdobyć w dość drastyczny sposób. Mamy fontannę. No water is running into it. Ogrodzenie. The fencing is very strong. I can't do anything with it with bare hands. Mamy kabelek. I try something, but the cable is live at the moment. No i tak. W sumie teraz mówi, że jest pod prądem, a gdy byliśmy w kopalniach, on mógł w taki sposób zginąć. Wyłączymy tutaj dojście. Coś jeszcze? O, zdejmie to. Tak. Ten kabel jakoś musimy teraz zabrać. I tak jak w przypadku liny w kopalniach, tak tutaj będziemy musieli połączyć ogrodzenie z tym kablem. I've got an idea. I just need to flip the switch. No one will notice. I've got to attract attention somehow. Nie wiem, czy tutaj nie można zginąć, więc piszę. A tu zapiszmy. Okej. Teraz chyba musimy to... Nie. To jest wyłączone spod prądu. To teraz dajemy pozytywkę w takim razie. O, teraz włączył. Chowaj się. A Smith teraz się zorientuje. Hey, what is going on over there? Mroczna muzyczka. Ja bym się w sumie bał. Taka mroczna muzyczka w sanatorium. Okej. Się rozgląda. Tak. Mógł zginąć. He fell. Did you see it, Mr. Bobby? No to jest dziwne, że on bez problemu zabrał tą pozytywkę. Mogłeś go zabić. Ale powinien tutaj wyłączyć i dopiero wziąć. Nie, zapomnij o tym. Chyba, że miał rękawice jakieś. Ale skąd? Dobra, zbieramy ten klucz. Tak. Jeszcze coś? Otworzymy sobie cele Jamesa.
an awful place. A normal person would not survive a single month in it. Tak. I should examine the cell before someone catches me. Przy okazji mamy wgląd na to, jak w jakich warunkach żyją ci pacjenci. W ogóle patrzcie, taki stary kibel. Tutaj się pewnie myją. W ogóle jeszcze tutaj chodzą takie robale, karaluchy. I kiedy mam wrażenie, jakby te karaluchy chodziły mi po monitorze. Okej, zbadajmy to miejsce. Toaleta. Disgusting. These are horrible conditions indeed. Mhm. Najbardziej mnie właśnie przerażają te karaluchy w tym miejscu. Duża szklanka. Ja też w sumie nie chcę. Coś jeszcze?